drugie, co chciałbym też powiedzieć z Apatitów, to to, że jak rozmawialiśmy z Jewgenijem Janną, to to, że znajduje się tutaj, przynajmniej w okolicy ich bloku, pięć rodzin, które przyjechały z Ukrainy, właśnie z okręgu donieckiego i ługańskiego, tam gdzie teraz się dzieją wszystkie walki. I jak widać, to jest prawda, która do nas wcale nie dociera, która wygląda zupełnie inaczej, mianowicie z okręgów, gdzie walczą separatyści, wyjeżdżają masowo rosyjskie kobiety i dzieci, mniej więcej w ilości od miliona do 1,5 miliona ludzi. Zostają tylko mężczyźni, żeby walczyć o własną niepodległość, co jest dosyć niesamowite, nikt o tym nie mówi. Jednocześnie trzeba dodać, że trzech korespondentów, prawdopodobnie teraz już więcej, bo dane są sprzed jakichś 5-6 dni, trzech korespondentów rosyjskich mediów zostało zabitych, więc proszę was, nie wierzcie we wszystko, co piszą, jakie są głupoty podawane w naszych polskich mediach. I no, słuchajcie tylko zdrowego rozsądku i orientujcie się, co jest i tak. Pozdrawiam z Apatitów. Do zobaczenia.